Szanowni widzowie, wiele ludzi w obecnym czasie, w czasie niesamowitych możliwości komunikacyjnych, wie, co znaczy czuć się samotny w wielkim tłumie ludzi. Jest jakieś lekarstwo, które usunie ten problem? Podczas jednej z ostatnich rozmów ze swoimi uczniami, Jezus złożył im obietnicę: A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, Aż do skończenia świata. Czy to zdanie pozostawiło jakiś wpływ na tych, którzy to słyszeli? Chwilę wcześniej Jezus nakazał im, aby rozeszli się po całym świecie, głosili Ewangelię i czynili innych uczniami. Ludzie, którzy nigdy wcześniej nie opuścili swojego kraju, otrzymują polecenie, by uczynili coś, czego nawet on, Chrystus, nigdy nie dokonał. Jezus nigdy nie podróżował za granicem, nigdy nie głosił w innym kraju. Mimo to nakazał swoim uczniom, by rozeszli się po całym świecie, złożył na barki tych kilku mężczyzn wielkie zadanie zdobycia całego świata dla Chrystusa. W każdej sytuacji niebezpieczeństwa, poczucia samotności, strachu z niepowodzenia, w ich sercach pozostawała wspaniała obietnica. Jestem z Wami zawsze i mam wszelką moc na niebie i na Ziemi, a to aż do końca świata. Nie musisz obawiać się samotności, bo nigdy nie pozostaniesz sam. Pewien człowiek wspomina swe młode lata, w których musiał wyrastać bez ojca. Gdy graliśmy mecz, wspomina w mężczyzna, ojcowie innych chłopców przychodzili im kibicować, tylko nie moi. Na moje mecze przychodziły tylko mama i babcia. Wstydziłem się tego. Izolowałem się od innych, czułem się gorszy, bo nie miałem ojca. Gdy tylko mogłem, to siedziałem sam w kącie. Pewnej niedzieli poszedł z babcią do kościoła. Kiedy pastor przy drzwiach, żegnał się z wszystkimi, uścisnął jego dłoń, pochylił się, poszeptał mu coś do ucha. Te słowa pastora na zawsze zapamiętał. Były samem dla tej biednej, samotnej duszy. Ponownie słyszał te słowa: Synu, Bóg jest Twoim Ojcem. On jest najlepszym Ojcem, jakiego można mieć, i nie pozwól, żeby ktoś mówił Ci, że może być inaczej. Tego dnia w tym chłopcu jakby coś pękło, zabysło mu światło, zaczął myśleć o Bogu jako o swoim Ojcu i często powtarzał, że Bóg był dla niego bardzo dobry. Dla swojego niebieskiego Ojca miał wielką wartość i dzięki temu stał się błogosławieństwem dla tysięcy ludzi. O wiele lat później ten człowiek był wybrany za burmistrza pewnego miasta i uczynił dla tej miejscowości więcej niż ktokolwiek inny. Jezus bardzo szybko zauważył w tłumie ludzi, którzy byli samotni. Spotkał się z odrzuconą przez innych Samarytanką, która samotnie przychodziła czerpać wodę ze studni. Zaoferował jej żywą wodę, która zmieniła jej życie. A ona zmieniła los całego miasta, zapraszając wielu do spotkania z Jezusem. Jezus zatrzymał się przy Sadzawce Betesda, aby choremu dać uzdrowienie którego nie mógł uzyskać w inny sposób, bo nie było nikogo, kto pomógłby mu wejść do sadzawki, gdy poruszyła się woda. Samotność może bardzo negatywnie wpłynąć na Twoje poczucie wartości. Ale możesz być pewien, że w Bożym Sercu jest dla Ciebie szczególne miejsce. On chce spędzać z Tobą czas i powiedzieć Ci, że nie musisz bać się samotności. Nie trzeba obawiać się relacji z drugimi ludźmi kiedy Bóg daje nam siłę, by kochać innych i przebaczać im. On nas chce uczyć, jak okazywać miłosierdzie i cieszyć się Jego miłością i społecznością z Nim.